Panie Wójcie, Druhu Prezesie, Szanowni Druhowie. Dla mnie osobiście, jako komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole, jest to wyjątkowy moment, uroczysta chwila. Dlaczego uroczysta? Ano dlatego, że w dniu dzisiejszym jest mi niezmiernie miło móc wręczyć jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie akt włączenia ponownego tej jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest mi niezmiernie miło móc w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka, odczytać decyzję o włączeniu Waszej jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 2021 roku włącza Ochotniczą Straż Pożarną w Trzęśniewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzją wcześniej Wam przekazaną, nr 15/169 KSRG. Działając na podstawie paragrafu 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz artykułu 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. Decyzję niniejszą, niniejszy akt uroczysty podpisał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. Druhu Prezesie, proszę jeszcze raz przyjąć gratulacje dotyczącą właśnie tej całej sytuacji przedłużenia włączenia Was do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a poproszę Pana Wójta również o to, żeby razem ze mną wręczył ten akt. Ja może też, zanim wręczymy, powiem w ten sposób, że uważam, że decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest jak najbardziej słuszna. Znamy jednostkę OSP Trzęśniew, wiemy, że oni są bardzo dobrze wyszkoleni, dysponują olbrzymią wiedzą, doświadczeniem i na nich możemy polegać. Nie tylko w ochronie mienia i życia ludzkiego, ale również w innych sytuacjach, przy organizacji różnych imprez, także udzielają się nie tylko na naszej gminie, ale poza, są znaną jednostką, dobrze wyposażoną i uważam, że swoje zadania będą pełnić wzorowo. Także gratulacje i olbrzymie podziękowanie tutaj ze strony również dla Komendy Powiatowej, z uwagi na to, że też wpadliście tutaj, przekazaliście oczywiście Komendantowi Głównemu informacje co do tej jednostki, więc myślę, że obaw najmniejszych nie mamy, że wzorowo będą pełnić tę służbę. Panie Wójcie, Pan pozwoli, że ja też również odniosę się do tych słów wypowiedzianych przez Pana Wójta. Ja chciałbym w imieniu również Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ale także Pana Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękować Wam, Druhowie, z całego serca za to Wasze zaangażowanie, za to, co robicie dla lokalnej społeczności. Sprawdziłem sobie w statystykach od października 2015 roku, kiedy to po raz pierwszy zostaliście włączeni do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do końca ubiegłego roku mieliście prawie 400 wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych. Faktycznie na terenie gminy Kościelec, ja to nieraz podkreślałem, Panie Wójcie, liczba zdarzeń nam rośnie, ale to z tego powodu, że gmina się bardzo mocno rozwija. I decyzję, którą podjął Pan Wójt, bo ja podkreślę również, że nie byłoby możliwe, aby włączyć Was do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, gdyby nie lokalny samorząd, gdyby nie Pan Wójt, gdyby nie Rada Gminy Kościelec. Za to, Panie Wójcie, bardzo serdecznie dziękuję. Ponieważ oprócz tego, że Pan Wójt mocno, powiem kolokwialnie, ale inwestuje w to bezpieczeństwo również w jednostkę OSP Różków Pierwszy, to widać to na co dzień. Widać, jak jednostki się rozwijają, zarówno jedna, jak i druga. Na dzień dzisiejszy mają nowe samochody, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Przecież jest inwestycja w infrastrukturę tych jednostek. Niedawno oddana do użytkowania nowa remiza jednostki OSP Różków. Tutaj inwestycja również w pomieszczenia garażowe w jednostce OSP Trzęśniew. Za to wszystko dziękuję. Dziękuję, że gmina bardzo się troszczy o mieszkańców gminy Kościelec i nie tylko, inwestując właśnie w kwestie bezpieczeństwa. To jest dla mnie
bardzo ważne i bardzo istotne. Dlatego jeszcze raz zarówno jednostce, jak i samorządowi, tutaj składam na ręce pana wójta, dziękuję w imieniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka, a także komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Dariusza Matczaka, a także swoim i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja najbardziej dziękuję w imieniu naszych mieszkańców i nie tylko, bowiem taki zasięg, tak i ogólnopolski również ma jednostka OSP Trzęśniew. Dzięki temu będziemy czuli się bezpieczni. Bardzo dziękuję. Panie wójcie, teraz zaproszę pana, abyśmy wspólnie wręczyli tutaj jednostkę włączenia. Jeszcze raz duchu prezesie gratuluję. Życzę dalszego rozwoju, dalszych sukcesów. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gratuluję. To jest nasza. Panie wójcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może tak. Od siebie powiem, panie komendancie, panie wójcie, szanowni tutaj zaproszeni goście, w postaci prezesa gminnego i komendanta gminnego. Chciałbym podziękować panu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej za pozytywne opinie włączenia tej jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na ręce, panie komendancie, również składam podziękowania dla komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W imieniu swoim, jak i całego zarządu jednostki i wszystkich druhów Trzęśniewa bardzo serdecznie dziękujemy. Obiecuję, że będziemy starali się wypełniać kolejne 5 lat tą służbę jak na najwyższym poziomie, by mieszkańcy czuli się bezpieczni i mogli liczyć na naszą pomoc. Również podziękowania kieruję do wójta gminy Kościelec, pana Dariusza Ostrowskiego, ponieważ krajowy system, żeby wstąpić do krajowego systemu, to musi być obopólna zgoda, czyli komenda powiatowa, komenda wojewódzka, komenda główna i oczywiście gmina, czyli pan wójt. Jeśli tutaj by nie było zgody, no niestety takie osiągnięcia i takie włączenie do KSRG byłoby niemożliwe. Panie wójcie, bardzo serdecznie dziękujemy i obiecujemy, że przez tych 5 lat będziemy się starali wykonywać to jak najlepiej. Szanowny komendancie, panie wójcie, druhowie. Powiem szczerze, że dziękuję bardzo za to, że jednostka jest OSP Trzęsienie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Są to dwie jednostki na terenie gminy Kościelec, które zapewniają po jednej stronie drogi 92 i po drugiej bezpieczeństwo. I to, że jesteście wy, druhowie z Trzęśniewa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, bardzo się cieszę. Zobaczcie, jak to minęło szybko 5 lat. 5 lat naprawdę ten czas jest bardzo szybki, a że to, że mamy jednostkę w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i wyposażone jednostki na terenie gminy Kościelec, przede wszystkim, drogi komendancie, powiem, zasługa tu drucha wójta w Kościelcu. Żeby nie on, to nie byłoby tych nowych samochodów. Za kadencji, jak przyszedł, postawił sobie bezpieczeństwo na terenie gminy Kościelec i dzięki niemu mamy te dwa piękne, nowe samochody w jednostkach i bezpieczeństwo, zapewnione bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję bardzo. Drogi komendancie, drogi wójcie, zaproszeni goście, drogi prezesie z Trzęśniewa. W imieniu zarządu oddziału gminnego składam też podziękowania na ręce komendanta brygadiera Krzysztofa Żurawika, komendanta wojewódzkiego, komendanta głównego, ale tutaj przedstawię również drucha wójta Dariusza Ostrowskiego. Tu jest zalążek, tu jest początek, nosi mundur, czuje blusza strażackiego i te efekty, które mamy, jego wielka zasługa. A że po prostu drużyna Trzęśniewa na czele z Mirosławem prezesem Rosą zasłużyła sama to, że pracowała, po prostu są osiągi, zostali zauważeni, to podkreśliły władze wyższe. Dziękuję bardzo. To brawa dla jednostki w takim razie. Dziękujemy.